Witam Was serdecznie. Otrzymuję od Was dużo korespondencji na temat mojej opinii dotyczącej tego, co dzieje się obecnie na świecie, w Polsce, w gospodarce, w polityce, na polskiej granicy. Pytania typu szczepić się, nie szczepić, głosować na lewo, na prawo, na którą pójść demonstrację. I to nie jest tak, że ja nie posiadam żadnych opinii. Oczywiście, że posiadam opinie. Po prostu ja nie przykleja się, nie identyfikuję się, nie utożsamia się z tymi wszystkimi ocenami, opiniami. I chciałem Ci wskazać na to, że kiedy wchodzisz na drogę medytacji, to działasz jak mnich, a mnich, który wkracza na tą drogę, na tą ścieżkę, oddaje się kontemplacji i wycofuje się z życia społecznego. Nie bierze w tym udziału. Jak chcesz pomóc światu? Jak, jeśli w tobie samym jest niepokój, jeśli jeszcze masz coś do zrobienia, do tego, aby pozbyć się tych wszystkich energii, niepokoju, smutku, niepewności. Jak chcesz pomóc światu w tym, żeby przestał cierpieć, jeśli ty sam cierpisz? Najpierw musisz zająć się sobą, a dopiero potem możesz zająć się światem. I kiedy wchodzisz na tę drogę medytacji i w końcu odnajdujesz tą bezdrogą drogę do głębokiego spokoju, wtedy okazuje się, że nie musisz nic robić. Kiedy w tobie jest spokój, wtedy na świecie również panuje spokój. Nie musisz iść na żadną demonstrację. Nie musisz o nic walczyć. Nie musisz światu pomagać. Czy ty możesz światu pomóc? Jak dojdziesz do tego miejsca, w którym odkrywasz głęboki spokój, a uśmiejesz się, jak przypomnisz sobie, że chciałeś pomagać światu. Dlatego nie pytaj się mnie o moje opinie. Nie pytaj się też, na pewno masz jakieś autorytety, masz jakieś idoli, ale jeśli jesteś na drodze medytacji, oddaj się temu. A kiedy odkryjesz swoją własną wrażliwość, nie będziesz się musiał nikogo pytać o nic. Będziesz znał wszystkie odpowiedzi i to będą twoje odpowiedzi. Nie będziesz się kierował kimś. Będziesz kierował się wrażliwością, która pojawia się w percepcji tego ciała umysłu. Z fartem, kochani.